Złamanie świata. Wielka wiktoria chaosu. Czasy końca. Od tej zapomnianej epoki, przytłoczonej burzem czasu, wszystko się zaczęło. Już tylko najstarsi bogowie oraz najwyżsi zeslanów pamiętają tą erę. Z niej właśnie, zaczepiony na magmowych resztkach zwisającego świata, wyłonił się w eterycznej pustce zdrud zgocony, w półmartwy Sigmar, niegdysiejszy bóg tej zniszczonej planety. Mówi się, że to Drakotion, wielki wyrm, pierwszy zauważył Sigmara w pustce. Przyjrzał się, jak świecąca kula, do której przyczepione było rozczaskone ciało, wędruje przez ciemność eterycznej pustki. Chcąc z bliska dojrzeć, co to za świecidełko, wyrm zauważył nieprzytomnego Sigmara. Wyczuwając w nim bratnią duszę, Drakotion ożywił pobitego boga. Ocknąwszy się, Sigmar podziękował swemu zbawcy, a wkrótce później Drakotion pokazał mu gwiezdne mosty oraz kryształowe przejścia, dzięki którym Sigmar trafił do każdej z 8 krain, rozpoczynając tym swoją wędrówkę, zwaną również erą mitów. Był to czas owiany legendami. Legendami o wspaniałych dziełach magii, o ujarzmianiu zodiakalnych bestii i o zakładaniu kolosalnych miast. Sigmar wędrował przez krainy, a jego znak komety o 2 ogonach pojawiał się w każdym zakątku tych dziwnych lądów. Natrafiał w nich na antyczne portale prowadzące do każdej z 8 krain. Wiele legend o jego pierwszej krucjacie opowiada o zgładzeniu hydragonów pilnujących bram do Szyisz, krainy śmierci, o obaleniu wulkanicznych gigantów, czy o upadku Aurosa, świata bestii. Podczas swoich wędrówek pewnego dnia Sigmar zasiadł i w nocy przyśnili mu się wszyscy bogowie, których spamiętał z antycznych eonów, z czasów, kiedy zamieszkiwał inną, już teraz nieistniejącą planetę. Te istoty, o których przypomniał sobie Sigmar, również przypomniały sobie o nim. I w ten oto sposób w 8 krainach pojawili się bogowie, których Sigmar spamiętał z czasów zaszłych. Byli to krasnoludcy bogowie, Grungni, Wielki Kowal oraz Gimnir, Wściekły. Bogowie elfów, Malerion, Ścienia, Tyrion oraz Teklis, ich siostra, Morati, a w krainie cienia pojawił się wspomniany przez Sigmara Nagash, wielki nekromanta. Krainy życia zamieszkała Alarię, wieczna królowa, a Gorka Morka, dwugłowa bestia, wędrował pomiędzy krainami, usuwając je z wszelkiej maści potworów. Pomimo różnic, trwał między tymi bogami pokój. Grungni nauczył pierwszych ludzi metalurgii, a Nagash zaprowadził pokój pośród dzikich duchów krainy umarłych. Każdy z bogów dał dar Sigmarowi i zajął się swoją krainą. Ten zaś, spokojny o ich dalsze losy, zasiadł na tronie swojej krainy, zwanej Azyrem. Bogowie Duardinów, Grungni i Grimnir szczególnie byli wyczuleni na to, żeby spłacić dług Sigmara za to, że ich wyśnił. Pierwszy dołączył do Sigmara w walce o stworzenie krain bez zła, ale drugi, Grimnir, chciał swój dług spłacić od razu. Poprosił więc Sigmara o to, aby ten wskazał mu wroga, wartego jego ostrza. Tej samej nocy Grimnir odnalazł Vulkatrix, matkę Salamander. Bestia ta i jej mityczne dzieci były tymi, które wprowadziły żywioł ognia do krain. Bóg Grimnir walczył z nią z taką mocą, że na miejscu ich pojedynku góry stały się płaskie i utworzyły ogromne płaskie pola Akushi. Żadne z nich nie umiało jednak wygrać z drugim. Obydwoje polegli i padli wręcz z wycieńczenia.
Siła, z jaką upadali, przypominała dwa ogromne meteory, które roztrzaskały się w krainie ognia. Miasta tamtej ery wznoszono wysoko i rozłożyście, a zamieszkiwały je dzieci każdego ze związanych z sojuszem Sigmara bogów. W Eliksji, mieście krainy metalu, należącym do Grubniego, ulice drżały od uderzeń tysięcy kowali. Królestwa Jadeitu, należące do królowej Alerie, kwitły niczym jej rośliny. Nawet stolica krainy śmierci, Nagashizar, pozbawiona była przestępstw i bandytów. W erze mitów wielu skaldów ogłaszało, że widzieli wszystkie wielkie cuda krain. Poprzez ogromne wrota krain rozsiane po terenach tychże lądów mogło być to możliwe, chociaż wydawało się, że są to tylko czcze przechwałki. Kryształowe sfery z Tirishen, kościane pilary w Antigor, gwiezdne mosty z Khur i wiele innych cudów krain odwiedzanych były zarówno przez wędrowców, jak i kupców w tej mitycznej erze. Nie wszystko jednak było idealne. Bogowie, jak to zwykle z nimi bywa, miewali swoje sekrety przed Sigmarem. Slaanesh, pan rozkłoszy, pokusy i bólu, jeden z czterech bogów chaosu, najedzony po zniszczeniu świata, który był tak, że nie potrafił się ruszać, został spętany przez elfickich bogów Tyriona i Teklisa w więzieniu pomiędzy krainami światła i cienia. Dzięki ciężkiemu i wypełnionemu bólem rytuałowi, elfi bogowie zaczęli wydobywać z uwięzionego Slaanesha dusze pożartych elfów i odsyłać je do odrodzenia w krainach światła i cienia. W tym samym czasie krainy zaczęły nękać kulty Slaanesha, które pozbawione połączenia ze swym Bogiem zaczęły tracić resztki rozsądku i sensu istnienia. Ich krzyki i jęki były jednocześnie zapowiedzią tego, że czarni bracia zwrócili swą uwagę na osiem krain. Wkrótce miała się rozpocząć era chaosu. Ale o tym porozmawiamy następnym razem.